Witam serdecznie w dzisiejszym dniu, kiedy przypada 62. rocznica obrony Krzyża Nowohuckiego. Jak mogą Państwo dowiedzieć się z książki, to będę lekki spoiler robić. Spotykamy się w budynku, gdzie mieścił się punkt obserwacyjny Służby Bezpieczeństwa w trakcie tych wydarzeń. Można o tym przeczytać w tej książce. Kiedy spojrzymy przez okno, możemy zobaczyć też pewnie między drzewami teraz pomnik Krzyża Nowohuckiego, więc jesteśmy w bezpośrednim sąsiedztwie centrum wydarzeń, które się rozegrały 62 lata temu w Nowej Hucie. I będzie to taki punkt wyjścia do dzisiejszej rozmowy. W tym miejscu wszystko się zaczęło. 27 kwietnia 1960 roku była środa. Niedaleko pracujące kobiety zauważyły, że pracownicy jednego z przedsiębiorstw Nowej Huty zaczęli podkopywać krzyż. Krzyż, który stał w miejscu, gdzie miał stanąć pierwszy nowohucki kościół. Jednak władze komunistyczne wycofały się z pierwotnego pozwolenia na budowę tegoż kościoła. Kobiety, widząc, że robotnicy chcą usunąć ten krzyż, szybko podbiegły i odpędziły tych pracowników. Z biegiem czasu coraz więcej ludzi przybywało. Tłum gęstniał. To bardzo zaniepokoiło ówczesne władze komunistyczne, które postanowiły i uznały, że to zgromadzenie jest nielegalne. Władze postanowiły rozproszyć ten tłum, ale w pierwszym momencie to się nie udało. Ludzie poczuli siłę, poczuli moc. Cała demonstracja stała się demonstracją antysystemową, antykomunistyczną. Jesteśmy pod dzisiejszym Urzędem Miasta Krakowa. 62 lata temu była to Dzielnicowa Rada Narodowa. Część ludzi protestujących pod krzyżem, modlących się, przeszła tutaj, pod Dzielnicową Radę Narodową. Ludzie myśleli, wierzyli w to, że to właśnie urzędnicy z tej Dzielnicowej Rady Narodowej nie pozwalają na budowę kościoła, a tym samym chcieli usunąć krzyż. I ten gniew tych zgromadzonych ludzi skupił się na Dzielnicowej Radzie Narodowej. Trzeba jasno powiedzieć, że podpalenie, splądrowanie tejże Dzielnicowej Rady Narodowej w żadnej mierze nie było obroną krzyża. Było konsekwencją działań władz, które postanowiły rozproszyć siłą ludzi modlących się pod krzyżem. To właśnie tutaj, wzdłuż tej ulicy trwały też najcięższe walki, zwłaszcza wieczorem 27 kwietnia i w nocy. Służby porządkowe w postaci milicji i ZOMO gremialnie używały broni ostrej, strzelając w kierunku protestujących. Wydaje się, że to w ogóle cud, że tylko 6 osób zostało postrzelonych i wydaje się też, że nikt nie zginął. Aczkolwiek walki były bardzo, bardzo zażarte. Naprzeciw Dzielnicowej Rady Narodowej były hotele robotnicze. To właśnie w tych hotelach robotniczych robotnicy najbardziej zaciekle się bronili. Używano do walki wszystkiego, co było pod ręką. Wiemy z relacji, że kobiety z okien rzucały doniczki z kwiatami, lały wodę. Mężczyźni rzucali kamieniami, gruzem, rzucali płytami chodnikowymi, łomami. Z drugiej strony, jak mówiłem, używano broni, pałek, materiałów chemicznych. Teren, na którym stoimy, był naprawdę polem wielkiej bitwy. W ramach represji w pierwszych 2 dniach zatrzymano około 500 osób. 2 tygodnie później przyjechał tu sam Władysław Gomułka i zapowiedział wysiedlenia z dzielnicy obrońców krzyża. Do tej pory nie zdawaliśmy sobie sprawy, że takie wysiedlenia planowano. Faktycznie w Komendzie Dzielnicowej Milicji Obywatelskiej na osiedlu na Skarpie powstała specjalna grupa operacyjna, która typowała osoby do tychże wysiedleń. Poza tym bardzo wiele osób straciło pracę w kombinacie, w innych zakładach pracy. Pelustrowano, czyli przeglądano
korespondencję prywatną ludzi, aby móc później ich represjonować. Pracując nad książką Karły pod krzyżem, Nowochódzki kwiecień 1960 roku, uświadomiłem sobie, że skala wydarzeń Nowochódzkiego kwietnia 60 roku była dużo większa niż sobie do tej pory myśleliśmy. Już wówczas światowe media, pisząc o tych wydarzeniach, umniejszały niejako rolę tych wydarzeń. Myślano, że było mniej rannych, myślano, że mniej demonstrantów. Okazało się, że tych demonstrantów było bardzo, bardzo wielu, kilka tysięcy osób. Władysław Gomułka postanowił, że informacja o tym, że coś się dzieje niedobrego, nie powinna wypłynąć z Nowej Huty. Zarządzono blokadę. Było bardzo trudno wjechać, przede wszystkim wjechać do Nowej Huty i się zorientować, co tu się dzieje. Wydarzenia Nowochódzkiego kwietnia 1960 roku, obrony Nowochódzkiego Krzyża, ciągle są żywe w pamięci przekazywanych z pokolenia na pokolenie Nowochucian, zwłaszcza Nowochucian. Świadczy o tym nasze spotkanie, ale również inne spotkania dotyczące tegoż tematu. Jak dojechałem do centrum, widziałem tą budkę milicyjną, czy pamiętacie Państwo, przewróconą, te papiery jak leżały rozrzucone. Poszedłem do domu i tu słyszałem potem te strzały, wyszłem do góry na dach budynku, ale nie widziałem więcej. Chcielibyśmy bardzo, żeby Nowochódzki Krzyż, Nowochódzki Kwiecień 1960 roku zaistniał również w świadomości wszystkich Polaków, ponieważ jest tego naprawdę warty.